Dany jest wykres funkcji f o równaniu f od x równa się ax plus b. Określ znaki współczynników a i b. Zaczniemy od wyznaczenia znaków współczynnika a. Współczynnik a, czyli współczynnik kierunkowy prostej, jest dodatni wtedy, gdy funkcja jest rosnąca. Czyli przemieszczając się od lewej strony do prawej, idziemy schodkami w górę. Natomiast współczynnik jest ujemny wtedy, gdy funkcja jest malejąca. Czyli idąc od lewej strony do prawej, idziemy po naszej funkcji schodkami w dół. Czyli widzimy, że nasza funkcja f jest malejąca, stąd wnioskujemy, że nasz współczynnik a będzie mniejszy od zera. Aby określić znak współczynnika b, zwracamy uwagę na punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY. Pamiętamy, że pierwsza współrzędna każdego punktu znajdującego się na osi to jest 0, druga to jest Y-owa. Przy czym współrzędna Y-owa punktu przecięcia wykresu z osią OY to jest jednocześnie nasz współczynnik B, czyli nasz Y to jest B. Teraz wystarczy zwrócić uwagę na to, czy punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY następuje po dodatniej stronie osi Y, czy po ujemnej. Widzimy, że w naszym wypadku po stronie dodatniej, czyli nasze B będzie większe od zera. Teraz spróbujmy określić znaki współczynników A i B dla tak narysowanej funkcji f od x. Jej wykres przedstawia nam prosta niebieska. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że jest to funkcja rosnąca. Jeśli funkcja jest rosnąca, to współczynnik jest a, współczynnik kierunkowy jest dodatni. Idąc od lewej strony do prawej, widzimy, że wspinamy się po schodkach do góry. Teraz określmy współczynnik b. Widzimy, że punkt przecięcia wykresu z osią OY znajduje się poniżej osi x. Czyli tutaj mamy znowu punkt o współrzędnych 0y. Widzimy, że tym razem nasz y jest ujemny. Ponieważ nasz y to jest to samo co b, to nasze b jest mniejsze od 0.